Darek, widzisz tego naszego? Gdzieś? Nie, nie widzę. Słuchaj, zobacz. Znowu wymyślił. Co ja wymyślił? No ja to człowieku, ja to obleciałem z samego rana, zobaczyłem, no, tak. Ale ładne są te skuterki, bo no, słuchaj, że... zobacz. One są obydwa na pewno, wiesz, coś tam się z nimi zrobi, będą ale jeść. Ale słuchaj, tak nie można. Czego nie można? To jest na złom, przecież Paweł, że te, jest prasowe. To rozebrać się do wyrzucenia, ty sobie naprawiasz? Ale ty dlaczego się robisz taki sam jak on? Jeden ja nie jestem jak on. Śrubeczki, nakręteczki, gumeczki. Ty wiesz co, on by wszystko prościej sprzedał. Wszystko by spieniężył. Weź, przestań tam. Ale daj spokój. Chłopie, to... maj jest. Trzeba wycieczki majowe robić. Kurczę, weź, przestań tam. Nie, bo ty mnie denerwujesz. Już. Tak samo się robi. Trzeba hamulec, kurde. To się zrobi. Tam zaprowadzimy, po cichu się zrobi. Powiedz ci, będzie znów kurna chlija. Weź przesady. Chyba z większych, to ale go zaprosimy. Ale mamy własną robotę, do samochodu do rozebrania. Weź jest... przestań z tą robotą, ty. To, kurze, nie, nie, co ty? Ty zaraz będziesz ja mówię ci. Posłuchaj, przyjemności też trochę trzeba mieć z roboty. Na przyjemność. Po robocie na przyjemność. Nie samą pracą człowiek żyje. Chłopie, weź przestań tam z robotą. No, witamy w Piotrostalu. Dużo do nas aut dojechało, dużo różnych dziwnych ciężarówek, mamy też busy, chciałem wam dzisiaj pokazać co do nas dojechało jak zwykle, więc zaproszę was na taki przegląd tutaj placu, zobaczcie, sporo różnego typu aut nam podojeżdżało, przejdziemy się, o, już się przeszli. A tutaj mamy pracowników, którzy sobie spacerują ze skuterami. A wy na jakiś spacer? Dzień dobry. Nie do roboty jedziemy. Idziemy do roboty, no bierzemy roboty. Tutaj ten, żeśmy znaleźli. Co znaleźli? No nie widzisz co, pojazdy dwa. Ale jednośladowe. Jak wy znaleźliście, to wy... Spyszek znalazł, ja mówię, że to trzeba rozebrać. Chodzicie po złomie jak po grzybach? To jak nie po grzybach, tylko żeśmy zawsze, tak samo jak ty, żeśmy się od ciebie nauczyli, że zawsze jakieś, wiesz, znajdujemy coś ciekawego. Wiesz o co chodzi? A nie wiesz, nie wiesz jeszcze, to zobacz. Taka rzecz jest. Jakbyś znalazł na przykład ciekawą robotę i mnie zaprosił. Mam! Masz? Mam! Chodź kierownik, ja ci coś pokażę. Co ty myśliłeś? Jeszcze tego żeś nie widział, ale na pewno zaraz zobaczy. Co by myśliłeś? I na pewno będziesz zadowolony. Co by myśliłeś? Ja chciałem pokazać tutaj dzisiaj, ile do nas różnych fajnych aut dojechało. Zaraz zobaczysz, ja ci pokażę. No. Proszę bardzo. Ciekawe. Postawiamy. Jest. Ja tutaj mam znalezione takie rzeczy. To głupot to wie. To nie są głupoty. Kierownik, to nie są głupoty. Czy ty widzisz te busy, te autobusy? No, autobusy widzę. Autobusy. No. Jak wejdziemy do środka, no, to ja ci powiem jedną rzecz. Jakiś dzisiaj jestem niemrawy, o to chodzi. No ja, bo ty jakiś dziwny dzisiaj jesteś. Nie, no bo przygotowałem sobie fajny przegląd placu, patrzę oczywiście, ty idziesz na spacer ze znalezionymi skuterami, tak jakbyś na grzybach był i znalazł dwa prawdziwki. A ja powiem ci, dla ciebie, dla mnie, dla niego, jeszcze dla kogoś znalazłem jeszcze coś lepszego. Co no, dodałem? Te autobusy, co są, ty uważasz, że one są na rozbiórkę, tak? Jak wszystko na tym placu. Ty byś wszystko rozbierał, wszystko. Wejdź do środka, zobaczysz, tak co tak na tym jest. Polega autokasacja. Autokasacja, przyjeżdża do nas pojazd, kasujemy, rozbieramy, czyścimy złom do złomu, no, plastiki do plastików, szyby do szyb, części do części. Ale wiedz o tym, że złom trzeba wykorzystywać w dobrej wierze, tak? No dobra, no że to pokaż coś... o co chodzi. Zapraszam do środka, zaraz coś zobaczysz. No chodź coś zobaczysz, bo ty, ja tobie jak nie zobaczysz, to nie uwierzysz. Chodź. No. No i zobacz co, i co, i co, i co ty na to? Nie widziałeś nas, Paweł. To jest autobus? To jest autobus? Kupywałem autobus, no. Ale to jest barobus. To jest barobus, a nie autobus. Nie. Jak to co? No zobacz. Ja nie mam czasu wszystkiego oglądać, no ale fajne. Ty zobacz, fajny taki ten. Bo to trzeba patrzeć oczami, z duszą. No, a ja panowie będę kucharzem. O, proszę bardzo, widziałem, zobacz. Zobaczcie kawkę, o. Wszystko jest. To znaczy, co to jest, co to jest? Ale ty już mi otwierałeś bary tutaj w tym Piotrostalu. Słuchaj, nie udało się raz, uda się drugi raz, wiesz. Ale to jest lepsze wyposażenie, co nie? I nie, no, powiem ci tak. Że, ale czekaj, ja bym sobie tutaj tak siedział, no. Sobie, ja tutaj... Zasłonił sobie. No i co? Nikt cię nie widzi, może sobie pić kawkę. Zamówienia składasz od razu, przejazdowy, dojazdowy, wszystko dobra. Jest. Prąd jest, także kurale. Wszystko jest. No ale gdzie będziesz te jedzenie serwował? No przecież masz tam, blat, jest. Ale komu? Ludziom. Pracownikom.
Ta, pracownicy ci raz kupią. W tygodniu dajesz mi wyjazd, najwyżej wiesz, tam się pracownicy podzielę. Kupią. Pracownik to żonie z lodówki coś czmychnie i ci myśli, to, że... dobra, to my zrobimy zrzutę na jakieś te... Ja najwyżej wam ten autobus jeden to bym mógł podstawić w ten... w dzień targowy pod targi, byście se mogli tam coś działać. Ale jeszcze jedna opcja jest, tak? Poczekaj chwilę, usiądź, bo zaraz nie, nie krzycz, padniesz, nie krzycz, bo zaraz padniesz. Ty uważasz, że to jest tylko jeden? No, co jeden? Jest jeszcze drugi. Jeszcze drugi jest. No też dobra. Nie autobus. Ty nawet nie, wiesz, ty nawet nie wiesz, co ty kupujesz. Zobacz. No ja wiem, zobacz, kwas. 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 To nie jest tylko kwas, to jest coś dobrego. Ja już widzę dobrego. Tutaj kolorek. Zapraszam, zapraszam do drugiego. Następnego. Kolorek, kolorek. Weź, chodź go, chodź, bierzem tego kierownika, bo on nie wie, co on ma. Proszę bardzo. Zapraszamy do środeczka. Drugi jest barobu. Tam, tam. Tutaj. Masz drugi parobus. Zobacz. Jest? Obejrzałeś już z każdej strony? Jest! No to chodzi, chodzi, nie widzi tego. Nie, nie, wchodź, nie. Co? No co, kwasem mi tu ładnie pachnie. Jakim kwasem, barem? Barem. Elegancko. Kwas, kwas, nie będzie żadnych twoich barobusów. Kierownik, tylko ja ci powiem, to nie jest kwas, tylko to może być zakwas. Zakwas. Albo żurek! Dobra, jednak rezygnuję z tego twojego baru, bo tu nie widzę przyszłości finansowej w twoim barze, ale widzę przyszłość finansową w tym... w tym kwasie. Ale ja powiem, dobra, tak. Zbychu, teraz powiem tak, widzę, że już mi otworzyłeś... Oczy? Oczy tu. Aha. Mi otworzyłeś. Oj. I powiem ci tak, muszę cię zmartwić, twojego barobusu nie będzie. Ale chciałbym zaprosić może naszych fanów, klientów, wszystkich znajomych, którzy nas tutaj oglądają. Dobrze, Zbychu, że mi to pokazałeś, bo ja chciałbym coś pokazać innym. Zobaczcie. Teraz jest taka moda na budowanie różnego typu kamperów, przyczep, spędzania czasu na kempingach. Może komuś potrzebny taki stoliczek. Zobaczcie, jaki ładny pyk. I już go sobie gdzieś montujecie. Ale nie odrywać go. Montujecie. Popsuł. Nie popsuł, tylko wymontował. O. Prawie. O. I zobacz, taki stoliczek. Może ktoś potrzebuje do jakiejś przyczepy, do czegoś. Pyk. Fotele na działkę. Ktoś może potrzebuje jakieś rurki kwasowe. Coś z kwasu. Jakiś klimatyzatorek wisi. O, Zbysiu. Ci powiem, że... Ci powiem, że Zbysiu mi tu otworzyłeś dużo oczu. A nie zamknęłeś. Zobacz. A nie zamknęłeś. Czasami takie rury ktoś potrzebuje do domu. O, ona będzie tańczyć na rurze. Więc jak macie jakiś pomysł na części z takiego autobusu, to pamiętajcie, że w Piotrostalu jesteście w stanie to zakupić. Więc zapraszamy do Tłuszcza, Tłuszcz Zaściankowa 1. Telefon jak zwykle w opisie. Zapraszamy. Zbychu, a ty? Dobra, zgadzam się z kierownikiem, niech to idzie do ludzi, nie komuś innemu jeszcze posłuży to. A wy te skuterki odstawić do skuterów, bo chciałem jeszcze pokazać i o, też powiedzieć wszystkim, że my mamy też na części skutery. I skutery też na części. I zobaczcie, ale dlaczego? No żeby wszystko się nie nudzi się trochę. Czasami zobaczcie, u nas możecie kupić i części do skutera, i części do autobusu, i części do pojazdów, i jeszcze mamy też busy dużego typu i ciężarówki, więc zapraszamy do nas i pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy was, że nas oglądacie. Dziękujemy. Pozdrawiamy.